Siemano, Dzik z tej strony i witam was w kolejnym odcinku tej pięknej serii, którą jest GTA 5 Banda, a dokładnie dzisiaj spotykamy się wszyscy razem w Los Santos, w pięknym, słonecznym Los Santos, po to, żeby dokonać zakupu restauracji, zobaczyć co u naszego wroga Michaela, popytać trochę o jakuzy, o pomoc oraz odwiedzić kilku znajomych w więzieniu, więc widzowie, to wszystko będzie się dzisiaj działo, mam nadzieję, że wytrzymacie to i oglądacie to razem ze mną, a jeżeli to ci się spodoba, to nic nie trzyma, żebyś dał mi to suba, sub się wyświetla tu, wszędzie jest na ekranie gościu, więc zostaw go, zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapę, bo łapa to jest 1 dolar, okej? A z poprzedniego odcinka było tyle aż dolarów, giga liczba, naprawdę. A jeżeli jeszcze cię nie przekonałem, to popatrz stary na Speediego i zostaw to suba. A przy okazji możesz też paść na Instagrama oraz, jeszcze bym zapomniał, padnij do linku w opisie, bo tam są spotkanka, jeżeli chcesz się ze mną spotkać, no masz bilety meet and greet z ekipą, tam kupujesz to i normalnie gościu się spotykamy, zbijamy pionek, gadamy, stary, dużo jest różnych aktywności na evencie. Ja będę we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie, Gdańsku. Stary, przyjeżdżaj. Ale już wracając do tego, co tutaj robimy, widzowie. No, przyjechaliśmy na spotkanie w sprawie kupna restauracji. Popisaliście, że ej, kupmy restaurację. Dobra, chłopaki, jesteśmy gotowi. Nasz game plan. Nie dajemy mu więcej niż milion za tą restaurację, prawda, Speedy? Milion dajemy, no. Nie dajemy więcej niż milion. Idio, to nie milion. Max, to milion. Dobra. W ogóle coś ty sobie wyhodował na mordzie. Kozia brudka, ha. To jest kozia brudka. Stary, jesteś kozią. O, poczekajcie, już przyjechał. O, cholercia. Dobra. O, widzowie, jest nasz ziomeczek, który dzisiaj będzie nam sprzedał restaurację, bądź jej nie będzie sprzedawał. A odpierdzieliśmy się jak szczury na otwarcie kanału. Zobaczcie na Speediego, co za gość. Dzień dobry. My się umawialiśmy telefonicznie na spotkanie w sprawie zakupu tej oto restauracji, prawda? Tak, tak. Rozmawialiśmy. Wie pan co? Nie wiem, czy chce sprzedawać tą restaurację, ale może niech pan powie, co pan oferuje, ile pieniędzy. No to tak. No oferujemy na pewno, wie pan, szybszą emeryturę dla pana, bo to będzie zastrzyk pieniędzy w wysokości 700 tysięcy dolarów, prawda, chłopaki? To moi wspólnicy, tak. No i wiadomo, lepsze imię całej restauracji, będziemy ją progresywnie rozwijać. No wie pan co, no mało jak za taką restaurację. A ile ona obrotu generuje, tak jakby mógł pan powiedzieć? No około, tak żeby pana nie okłamać, 50 tysięcy dziennie. Dziennie? Dolarów? Dziennie, tak. Sądząc po ruchu, to chyba panu się zero omknęło, no ale dobra, no to ile by pan oczekiwał za to? Nie wiem, z 2 miliony. Nie, poczekaj panie, 2 miliony za tą budę? No, wiesz pan, no, to nie jest byle jaka restauracja, no ma za sobą kawał historii, jest duża. No właśnie, i wtedy wjeżdżamy my cały na biało. Nie, jest mało, tak. No. Halo, wjeżdżamy wtedy my cały na biało. I budujemy reputację tej restauracji, tak. A przepraszam, co ty tu do cholery robisz? Wpadłem zobaczyć, jak tutaj negocjacje idą. Kto ci o tym powiadomił? Ma się swoje sposoby, nie? No ale... No halo, ty mnie... Dobra, wiesz co, pierdziel się, negocjuj z nim. Chcę 2 miliony. Dobra, słyszałem, że 500 tysięcy to jest oferta, tak? Nie no, proszę pana, no za taki budynek 500 tysięcy, no to trochę słabo. A widzi pan te wszystkie dziury w ścianach? Bo ja widzę. A co z tym, też będzie trzeba pieniądze na remont wydać? Bo nie widzi pan tych zacieków na tynku i tak dalej? No tak, grzyb wentylacji, prawda, Antoś? Proszę pana, no to jest... Słuchaj, to więcej jest zielony niż białe. To jest wszystko idealne, tak? Jeszcze zapach tej restauracji to serio, jakby sanepid wszedł, to wie pan, no. Szybkie zamykanie lokalu, ja tutaj proszę pana, 800 tysięcy to jest jedyne, co my możemy dać, bo jeszcze będzie trzeba na remont wydać. A, dokładnie, ten stan technicznie jest idealny. No, proszę pana, ja to chyba muszę odmówić w takim razie. No, moje pieniądze pan oferuje. Jak to ktoś tam odmawia sprzedaży tej restauracji? Więcej nie możemy dać, proszę pana, grzyb, no, ja ni brud. Ja niżej niż 1 800 000 nie znam. 1 800 000 za tą budę rozpadającą się na oczach? To wstyd dla całej dzielnicy jest. Proszę pana, ten budynek jest potężnym budynkiem, który nie jest tak stary i ma kawałki. Ja potężnie okrzywiony! Tak! Ej, dobra, sorry! Ej, dobra, bierzesz 800 tysięcy, albo mamy Turka na twoje miejsce. A Turek będzie z budą handlową pod twoją kebabownią. Tak, dokładnie. Czy burgerownią. Proszę pana, lokalizacja tego lokalu, jeżeli chodzi o budkę na przykład u pana Turka, to jest centrum miasta, to tutaj są praktycznie wybrzeża, to też trzeba liczyć w lokalizację. Przynajmniej brud, remont, przebranżowienie restauracji, a dokładniej wybiada wszystkich billboardów i tak dalej. Panie, 850. Nie.
Dobra, nie. To nie ma sensu. Do widzenia, do widzenia. Jak będzie pan zainteresowany, zapraszam do Inforce rozmienia. Dobrze, raczej nie będę, dziękuję. No, to żeś ponegocjował, negocjator? Starałem się. Bardziej narozrabiałeś, stary, narobiłeś bigosu niż... A, pierdziele, skądś mnie podsłuchiwać? Podsłuchuję. Jesteś obrzydliwy, że mnie śledzisz. Poszedł. Tyle, chodźcie, wsiadamy. Musimy się przebrać przy okazji z tych łachów. A na marginesie, ja nie wiem, kto miał bardziej zamkniętą głowę. Nasz Korump, czy może ten gość, który sprzedawał tą restaurację? Przecież to wyglądał powojenny budynek, stary. Poczekaj, ktoś jeszcze do mnie dzwoni. Cholera, co oni chcą? No, halo. A, halo, Marcin? O, Leopold, what's up, my friend? Słuchaj, jest sprawa, bo wy wczoraj u tego Michaela byliście? O, stary, no nie mówiłem ci? No właśnie, nie mówiłeś nic. No, z tym Michaelem wyszła taka sprawa, że gość chciał kropnąć tego Franklina, wiesz, tam zazdrościł mu chyba życia. Jakąś pamięć tam, coś było z pamięcią. Porąbane akcje były. No to słuchaj, co robimy, jak z każdym śledzimy i ogarniamy sytuację? No, chcesz go pośledzić? No słuchaj, jeśli trzeba, to ja zaraz mogę ogarnąć cały sprzęt. Wiesz co, myślę, że jak to ogarniesz, to zarobisz się, a co będzie wchodziło w skład tego sprzętu? No słuchaj, przyjedź za 10 minut na magazyn, to zobaczysz. No dobra, to przyjadę z bomby, co? No dobra, niech będzie. Dobra, to cześć. No cześć. O, widzowie, będziemy śledzić sobie tutaj Michaela. Myślę, że to może wyglądać dobrze, bo nie wiadomo, co ten gość planuje, a w poprzednim odcinku słyszeliście, że naprawdę ma nieźle nasrane tutaj pod kopułą, więc będzie trzeba gościa jakoś przymknąć ładnie. Ewentualnie położyć do spania z chłopakami tutaj. No bo może być problem również dla nas, bo pamiętajcie, że nie tylko Franklin jest na jego celowniku, my też możemy być. Więc musimy wykluczyć ewentualne zło i ewentualne problemy oraz pozbyć się tego problemu. Widzowie, ale co ja wam będę mówił? Po prostu pojedźmy do Leopolda i zobaczmy jego rozwiązanie, czyli śledzenie. No i widzowie, jesteśmy w pięknym naszym magazynie Ugłem Bożym. Sprawdźmy, co tu jest grane. Bo miała być tu jakaś przesyłka, nie wiem, jakaś niespodzianka od Leopolda. Zaraz zobaczymy. Słuchu, jakaś ciężaróweczka. Okej. Okay. Ty, no co to jest za sprzęt? Leopold, jesteśmy. Trzeba było kręcić. Ty, co on tu robi? Ogarnę. Ty, co to jest za sprzęt? Ale czekajcie, o co z tym chodzi? No słuchaj, tamto u góry jest spalone po ostatnich akcjach. Nie możemy tego używać do śledzenia. To załatwiłem nowe komputery, nową serwerownię. Oraz tam ciężarówkę. To jest serwerownia? To wygląda jak mini reaktor atomowy. Co? Albo coś, to byś miał milion FPS-ów. To jest najlepsze, co jest na rynku. No stary, no nie wiem, no ale dobra, no nawijaj do sedna. Jak chcesz śledzić to Michaela? Słuchaj, będziemy musieli podjechać po niego. Tu mam wszystkie jego dane, adresy, wszystko jest już ogarnięte. Okej. Okay. My jedyne, co musimy zrobić, to zabrać się ciężarówką. Na przykład jutro i go śledzić. Nie no, wiesz co, no mi pasi, no w sumie na tą akcję możemy pojechać w czwórkę nawet. Ty, no, dla mnie git. No dobra, i co chcemy z nim zrobić, jak go wyśledzimy? Co chcemy się o nim dowiedzieć? Musimy wiedzieć o nim wszystko, jakie ma plany, co robi, żeby wiedzieć jego cały tryb życia. Wtedy, w najlepszej sytuacji, albo go odpalimy, albo zniszczymy mu całkowicie życie do końca. No ja bym go stary posłał do piachu, bo mi się nie chce z nim pieprzyć. Ja nie chcę mieć kolejnych wrogów. Swifci teraz są, wiesz, wyciszeni trochę. Pewnie też przez... Jakusę, no bo oni też ingerują bez naszej wiedzy w to. A od kogo zależy, co mamy z nim zrobić? No, teoretycznie ode mnie i od tego drugiego, Franklina. No to trzeba by się było z nim dogadać, co z nim robimy ostatecznie. On go nie chciał zabijać, wiesz, nie finezyjnie, jak on to powiedział. A co oznacza finezja? Na przykład jak napad na bank był, to było finezyjne zabicie policjantów. Bardzo ładnie tam wyszło. Oj, dobre, no tak, bardzo ładnie. FBI zaczęło znowu szukać ludzi. Jeszcze chwila i bym stary znów stracił imię i nazwisko i najprawdopodobniej tym razem by mnie zamknęli. I nawet wy byście mi nie pomogli. No, czyli tym razem robimy to mądre podejście. Tak, no musimy jak najmniej, wiesz, nie możemy gościa odwalić przy ludziach, takich akcji robić. No a co, nie mamy ludzi, którzy potrafią się posługiwać jakąś bronią ciężkiego kalibru? Co masz na myśli? No co, kogoś byśmy postawili na dachu, gdzieś około 200 metrów od jego domu. Snajperka z lufą. Dobra, poczekaj, a mam lepszy plan. A jakbyśmy postawili kogoś na dachu bez snajperki, tylko z lornetką i obserwowali, co robi? To jest podejście, gdzie go nie zabijamy. No to wpierw dowiedzmy się, czy serio stanowi zagrożenie, okej? No to co, jutro? Tak, jutro. Zadzwonisz do mnie. Tja. Przy okazji, chłopaki, pojedziemy odwiedzić Pikachu. Dobra. Umówisz mi spotkanie w Bolingbroke? Ja. Na nowe dane, czy na obecne dane? Na obecne, na Marcin. No w końcu jestem legit już. W końcu wiesz, oczyszczeli mnie. To już piszę. Dobra, dzięki wielkie. Speedy, Antoś, dawajcie chłopaki, przejdziemy się. Dobra. Dobra. Widzowie, wiecie dlaczego jadę do Bolingbroke? Ponieważ Pikachu siedzi w więzieniu i to jest nasza jedyna osoba z gangu, która tak naprawdę tam trafiła tak na amen, bo Jasper już wyszedł sobie. No i pojedziemy, zapytamy się chłopaków z więzienia, jego znajomych może, czy wiedzą kim był ten Michael The Sun? Czy tam, jak Franklin ostatnio mówił, Michael Townley? Więc myślę, że to
na pewno dużo nam da to, że znamy jego dwa imiona i nazwiska, ale głównie jedziemy tam po to, żeby dowiedzieć się, jakim ten gość jest człowiekiem, bo jak mogliście zauważyć na moim ostatnim odcinku, to naprawdę był nieźle popaprany. Taki drugi Ramzes, tylko że chyba jeszcze bardziej nieobliczalny. Widzowie, pojedźmy do tego Bolingbrook z chłopakami i dopytajmy się wszystkiego totalnie, co się da tam. Chłopaki, jesteście gotowi i musimy przeprowadzić interwiu z byłymi skazańcami, a dokładnie z aktualnymi skazańcami. Na spokojnie. Cholera, najbardziej mnie martwi to, że my nic nie wiemy o tym Michaelu i wiesz, no jak on poluje też na nas. Co? Jaki Michaelu? Aj, ty nie znasz sytuacji? No nie bardzo. Chodzi o to, jest taki Michael DeSanta, co nie? I on zlecił zabójstwo na mojego byłego pracodawcę. No i wiesz, ja się skapnąłem, że to mój były pracodawca, więc nie strzeliłem do niego, potem ten mnie wziął, porwał. To było chamskie z jego strony, no ale no, jakoś tam uciekłem. Było ciężko, bo ciężko. No ale w końcu dorwaliśmy tego gościa, co nie? Przy okazji zabiliśmy wtedy Jamesa Sahary, tak z dupy, bo on teoretycznie zginął za darmo. Ale przynajmniej mieliśmy laboratorium, potem musieliśmy zapłacić Balasom 5 milionów za to. Czekaj, a ten Sahara to jest ten od Balasów, tak? Tak. To nadążam już. No, to już kminisz. Chyba ta. Ha, widzowie, zrobiłem wam też taki mini reminder tego, co się działo przez ostatnie kilka odcinków, ale też nie będę przedłużał. Jedźmy pod to Bolingbrook. No i elegancko jesteśmy tutaj, już sobie jedziemy. Zobaczymy, czy Leopold rzeczywiście nam umówił spotkanie. Nie będziemy musieli się tam, kurczę, dobijać, tylko pokażemy dowód i do widzenia. No okej, otworzyli nam bramę, to już coś, więc parkujemy. No i mamy pierwszego strażnika, więc chyba będziemy mieli to spotkanie z Pikachu. No plus w tych garniturach wyglądamy naprawdę elegancko i niepodejrzanie. Witam. Witam. No, my z chłopakami... O, chłopaki. Na odwiedziny zapisani na nazwisko Marcin Snow z... Ty. Jak miał no. Pikachu na imię? Cholera. Poczekaj. Do Pikachu, tak, na widzenie. Do Pikachu, który ta. To był? To zapraszam, była umówiona. No to widzowie co, gość nas zaprasza dalej, więc lecimy tam. Po wstępnej procedurze przeszukania i jesteśmy już w środku. Speedy coś nerwowy. Speedy, co jest grane? Za dużo policji. Tak, stresujesz się? Tak. Na spokojnie. Tak, stary, na luzie, to są tylko, wiesz, skazańcy, funkcjonariusze tam więzienni i inne takie wybryki natury. Na luzie. Totalnym. Najwyżej będzie bójka. No tak, no i może być bunt i możemy umrzeć, ktoś tam może bić widele z głową. Ale na spokojnie, to tam... Papa, biją się, ej, bunt, no ja pierdzielę. Ręce. A, i ten jeden strażnik ich uspokaja. Ale ja nie chcę wrócić z fuszów, no a to nie moja wina. Tary, tam może Pikachu w mordę oberwał. Może. Ty, to jest Pikachu chyba. Ja pierdzielę, ale akcja. Ale co, oni już się żyją, czy co? No nie no, pobili się, debilu. To jest the knockout, tak zwany. Oglądaliśmy. Idzie Pikachu. Idzie Pikachu, zostawiam wam 5 minut. Dobra, witam, siemano. A siema Pikachu, ty co tam się stało? I co to jest za, co to za frajer stoi obok ciebie? Żaden frajer, to jest ostry gościu. Jak on się nazywa? Powtórz, co powiedziałeś do mnie? No, że jesteś frajer. Au! Dobra, chcę, żeby cię strażnicy wpieprzyli na kolejne kilka lat, frajerze? Tak dobrze słyszałeś, co mówię. Do żywocie mam. Idź ich wyczyść. Spieprzaj ich sprzątać, gościu. Ty, ty serio, twój ziomek z jakimi ty... Stary. Ale wiesz, on jest ostry. Z nim tutaj jest łatwo utrzymać. Tak, właśnie widzę, stary, robi mu... On jest ostry, ale wykręt, stary. Ja ci dupać, tak? Dobra, stary, ale my nie po to, okej? My nie po to. Siedział tu na dożywociu Michael DeSanta, albo Michael Townley. Michael DeSanta? No, był. Stary był dziad. Był tu. Stary dziad, czarne włosy. Oj, ostry gościu był. O, to był on w ogóle... On do niego, do Michaela, on był w ogóle nie. To nie było żadne porównanie. On ten gościu był powieszony. Który? Michael czy ten Michael, twój goryl? Ten Michael. On był nie. Ja nawet do niego nie podchodziłem. A czemu był takim świrem? Wiesz, może coś gadał, może coś mówił. On siedział ciągle sam, ja i nikt się, wszyscy się go bali. Aha, no ale już tutaj nie ma, uciekł. No właśnie słyszałem, że uciekł, a jak uciekł? No, wysadził celę normalnie, jest ogromna dziura jeszcze. Jeszcze do niego posprzątali. Co ty dowcisz, że wysadził celę normalnie, gość? Wysadził celę i tyle po nim było. A policja go szuka nadal? No on jest poszukiwany w całym stanie, on jest w Paleto, w Sandy, Grapeseed, Los Santos to w ogóle. Słyszycie to? Masiaka. No to stary, a musisz mi powiedzieć, co wiesz,
jakie miał plany, czemu uciekł, wiesz, gdzie się może ukrywać, bo nie chcę ci nic mówić, ale ostatnio spotkaliśmy go w jakimś miejscu, wyglądało to jak jego dom. Na wolności no oczywiście. Znaczy w sumie miał takiego jednego gościa, ale on ogólnie z nim było źle i no i on został, miał strasznie dużo problemów tutaj. On też został zabity akurat przez niektórych tutaj więźniów, ale coś z nim akurat już coś gadałem, on miał jakieś plany. Słyszałem coś o Franklinie? I co tam słyszałeś? No, że planuje jakąś zemstę, czy coś takiego. Okay. No, czy dalej? Tylko za co, to nie wiem. Ja. Wiem, że planuje jakąś zemstę, ale za co, nie wiem. A co powiedział, że zrobi, jak wyjdzie z więzienia? Na czym zemsta polega? No, wydaje mi się, że to jest zemsta, że próbuję go zabić, z tego co zrozumiałem. Próbuję go znaleźć. Widzowie, sami słyszycie, co tu tak naprawdę się dzieje. No, Michael jest zdesperowany do tego, żeby zabić Franklina. My też możemy w tym ucierpieć, bo przypominam wam, że my mieliśmy zabić Franklina jako nasi tutaj hitmeni, których wynajął ten cały Michael, no i nam się to nie udało. Ze względu na to, że też nie chcieliśmy, no i musimy naprawdę uważać na nasze kroki, więc dzisiaj musimy definitywnie powstrzymać Michaela, bo może gość coś planować. Dobra, stary, coś jeszcze? Masz jakieś przydatne info? Coś, co potrzebujemy wiedzieć? No nie wiem, no w sumie to ja nie mam co, nie? No ale jeżeli go byście gdzieś spotkali, to uważajcie na niego, bo to jest niezły świr. Aha. Ej, stary, ej, bo to dla mnie trochę dziwne, nie? To leta wzywa. Ej! Co tu się dzieje? Czemu ten goryl zabrał nasze osionka? Odłóż go! Pa! Porwał go! Ty, co się dzieje? O cholera, strzały! Ja pierdzielę, zaraz będą schylać się po mydło, spierdzielamy stąd! Dobra, chodź! O, widzowie, nasza kolejna wizyta zakończyła się w taki sposób! Znowu mydło, widzowie! Idźmy stąd! Ta, zdupcamy! Nie! Dobra, dzięki za odwiedziny, hej! Ja pierdzielę, ale powalona akcja! Kim był ten goryl? Nie chcę tu przyjść. On ma dożywocie! Szkoda, że tym ma dożywocie, wzięlibyśmy go do naszej ekipy! Ty, Speedy! O cholera, zwalimy szpada! Co jest? Potrzebujemy goryla! No dobra. Znasz jakiegoś? Stary, no, jakoś się ogarnie, nie? No wiesz co, no, jest sporo osób na osiedlu takich, co... No, myślą tylko o machaniu sztangą, nie? No, potrzebujemy takiego, jak coś miej to na uwadze, dobra? No dobra, no, ale pytanie, czy ty potrzebujesz gościa, co będzie coś ogarniał, czy takiego twojego głupka? dobrze mnie znasz, potrzebuję najgłupszego typa na świecie. Byleby był 2x2, a łeb miał jak szaft. I poczekaj, bo muszę odebrać telefon. No, widzowie, jeszcze ktoś tam dzwoni na face callu. Odbierzmy, kto to? O, Kula. Halo. No, halo. 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 Nie, wpadaj na grilla. Jakiego grilla? Do cebuli, mojego szwagra, no. Kogo? Do cebuli. Widzowie, kim jest cebula? No wszyscy tu będą u cebuli. Cebuli? Ale kim jest cebula, stary? Od, no, i od kiedy ty masz szwagra? Cebula to jest mój szwagier. A no, gdzie jest ten grill? No zaraz Jeepsa, myślisz, nie widzisz, gdzie jestem, stary? No na jakimś, stary, nie wiem, na jakiejś autostradzie. No, tutaj, o. No i tu jest impreza u cebuli? Tak, grill u cebuli. No dobra, zaraz jestem, siema. Yo. Widzowie, idziemy na jakąś imprezę do cebuli, co jest w ogóle grane? Ej, chłopaki, bo idziemy na imprezę do cebuli. Do kogo? Jaka cebuli? No właśnie, dobre pytanie, niby szwagier Kuli. Cebula Kula. Ja, o, ja pierdzielę. Ja. Ała. Ała. Nigdy nie patrzcie przez telefon, jak poradzicie. Antoś, ogarniesz mi to? Tak. Aj, dzięki. O, widzowie, to była dobra sentencja Marcina, więc wyciągnijcie jakąś radę z tego. Ale dostałem GPS-a i zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Na pięknym Vespucci tutaj, czyli na terenie teoretycznie Swiftów, więc mogą być problemy, ale oby ich nie było. No i chłopaki, to myślicie, że to tutaj? I tak, widzę autokuli. No, grillu szwagra. Stary, co to za wykryt? No nie wiem, stary, no szukamy... O, jest Kula. Siema, Kula. Siemano. Siema, gdzie ten grill? No tutaj, chodź, to jest siema. Gdzie jest cebula? Kim jest cebula? Cześć. Cebula na tirach jeździ. Jesteś cebula? No. On na tirach jeździ. Ta. Dobra, siema, cebula. Ja mam dość. Siema, ja idę do auta. Czekaj, co, Spiri? Ja idę chyba do auta, ja mam dość. Cebula, co ty gadasz? I grill u niego na silniku. Czekajcie. Czy to jest grill na silniku? To jest grill. Nie, spokojnie, tam szybkie grill. Nie, dobra. Dobra, chłopaki, chodźmy. Ja pierdzielę, widzowie, myślałem, że to jakiś grill na silniku jest. Ten cebula wydaje się na skrótusia. Piwerko, wszystko. Wszystko, co potrzebne. No dobra, w sumie wiesz, my z roboty wracamy, co nie, wiesz, biznesy, call center, te sprawy. No, o, chłopaki są. Cześć. O, tu chłopaków nie znam. Marcin, witam. Witam, Andrzejek. Kto? Andrzejek. I przepraszam, jak się nazywasz? Andrzejek. No okej, okay, Andrzejek, okej. Okay. Widzowie, Andrzejka bierzemy do ekipy ze sobą. No i cześć, młody. Siemano, Marcin.
To ty ziółko. Przestaniesz... A, dobra, nie patrz. Stary, wiesz co? Jedyne, co cię odróżnia od innych gówniarzy, to to, że jesteś na tyle popieprzony, żeby sobie zrobić czerwone oczy. Nie wiem, jak to zrobiłeś. Ty mnie nie poznajesz znowu? No, zmieniłeś nowy, masz nowy look. Ale dobra, zjedzmy jakiegoś grilla, co? Dobra, dawajcie to piwko. Panowie, nie gadamy, tylko będzie piwerko i kiełbaska, tak? Tak, tak. I cebula. Sira przyniosę. A cebula, a ty jesteś... odwiesz, z jakiej paki jesteś jego szwagrem? A, długa historia, w sumie sam nie wiem. To nieźle. Słyszałem, że córką się moją zainteresował i tyle. To jest mąż mojej siostry. Mąż twojej siostry, a on się nie, panowie, wy jesteście po piwie, dajcie mi piwo. To na trzeźwo nie można. Speedy. To ja nie piję, ja będę prowadził. Tak? Ale stary, no dobra. Tak, napijcie się, nie martwcie się o mnie. Tak, a macie coś mocniejszego? Taki kulaj, tequila. No, to się na pewno znajdzie, nie? Szybki stary, co ty tu robisz? Ciebie kula też zaprosił? No pewnie. Gotuję grilla. Oj, dobra, to posiedźmy tu chwilę. O, ja pierdzielę, powiem ci tak, cebula. Uratowałeś mnie swoją piżamą i to taką znoszoną. Niech żyje wolność! Pewnie. Wolność i swoboda! Siemano! No ja pierdzielę, stary, że się spóźnił do szkoły. Siostro, no. I dziewczyna, mora. Tak, poczekajcie. Usiłeś się trochę. Ja se usiądę może, wiecie? Andrzej, jak się wywalił. To ja, Marcin. Jak się wywalił. O ja pierdziela, ale się sponiewierałem. Wow, mój łeb! Wow. I dobra, ja stąd wychodzę. Speedy! Zbieramy się. Wychodzimy. Ja pierdziela, zobaczcie jak Marcin wygląda. Koszuli od cebuli normalnie sobie zadupcam. Zbieramy stąd Speedy, opatrzcie jak oni wyglądają. Wszyscy się nagle pobudzili. Żywe trupy normalnie. Ej, chłopaki. Nie idziemy już nigdy na grilla do cebuli. Ta cebula nas sponiewierał. Maszaka! Następnie grill w sobotę, panowie! Pierdzielaj! Nie jedziemy na żadnego grilla! Marcin, na drugą nóżkę! Wiesz co, stary, ja wezmę jakieś ciuchy zastępcze z bagażnika, mam chyba jakiś komplet. Dobra, widzowie, ja się przebrałem, będziemy teraz odjeżdżać z tego pierdzielnika. Co tu się w ogóle stało? Kim jest cebula? Zastanawiacie się pewnie, po co była ta scena. Widzowie, ja myślę, że z cebulą się dobrze skumplujemy. Zawsze warto mieć jakiś trackerów w ekipie, a my w tej chwili, no, mamy tylko naszą ziomeczkę z rafinerii. Plus, wszyscy jesteśmy tak pomarnowani w tym aucie, że naprawdę ciężko nam będzie dzisiaj funkcjonować, ale nowy dzień to i nowe osoby, z którymi będziemy rozmawiać oraz negocjować, widzowie. Zobaczmy, co nas czeka dalej. Oj, chłopaki, ale mnie łeb napierdziela. Wiecie, na czym polega odpowiedzialność? No, trzeba wstawać rano. O, poczekajcie, telefon mam. No, halo, kto tam? Halo. No, cześć, jestem po grillu u cebuli. Jak pytasz, kto to cebula, to stary ci odpowiem, świr impreza. No, słyszę, że nieźle się zapalowaliście. Co jest grane? No, podjedź na Wespucci obok kortów tenisowych. Wespucci obok kortów? Stary, nie chcę wracać na Wespucci, byłem tam przed chwilą, co potrzeba? Porozmawiać. Na jaki temat, stary? O niejakim Jackim. Uuu, masz informację? No. Dobra. Speedy, dawaj na Wespucci, korty tenisowe. No, dobra. Dobra, zaraz tam będziemy, cześć. Uuu, widzowie, jak Kuza ogarnęła informację o Jackim, to naprawdę może nam dużo dać do naszego śledztwa. Śledztwa, kto jest kretem, widzowie? Dzisiaj na pewno będziemy musieli pośledzić kilka osób, ale to już sami się dowiecie za niedługo kogo. No i widzowie, jesteśmy już na Wespucci i zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Zapytajmy chłopaków też, jak się czują. No, to chyba oni, co? No, są korty, nie? Tak, no i są oni, Yakuza. Dawaj, wysiądźmy. 25 dolarów. Ale fura, panowie! Dzień dobry! Wiesz, jaki przypał był za to u skarbówy? Spodziewam się, kurde, lala. Nie, ale dobra, do rzeczy. Z jakim Fajnie. Tematem przechodzisz? Bo dowiedziałem się coś o tym Jackim, nie? No. Ten człowiek to jest pieprzony duch. Jak to on duch? Nie istnieje żaden Jackie. Jak nie istnieje Jackie, jak opierdziela mi trawę na Elburo? No to jest najwidoczniej albo pies, albo jak innego gangu. Najwidoczniej jakiś szpieg, bo nie ma takiego człowieka jak Jackie. Jak to nie ma Jackiego, stary, nie rozumiem cię. Nie ma takiego człowieka w bazie danych. Się nas pucuje. To ja mam jakieś widy, taki masz towar, czy co to znaczy? Jesteście zagrożeni. Aha. Czekaj, czyli ten Jackie jest potencjalnym zagrożeniem? Tak. O, witam. Witam.
No dobra, no to w takim razie chyba musimy się go pozbyć. No musimy, no, ja wam mogę zawsze pomóc. Nie, to akurat sobie sam poradzę, ale fajnie jakbyś się dowiedział jeszcze, od której on strony przyszedł, wiesz. Żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. No dobra, postaram się na jutro się dać wszystkie informacje. Ta, to by było stary mega, naprawdę. No, poradzimy sobie. Jutro dostanę wszystkie informacje. Masz mega dobrą koszulę, nie? Dzięki, to. Ty też masz mega dobrą koszulę. My nie wiem, gdzie ją kupiłeś, ale jest zarąbista, nie? Ej, stary, bo wy macie takie same koszule. Co ty gadasz? No, a on sobie ją zapiął, a ty nie. Bo gorąco jest. No ale to jest inna koszula już. Właśnie zapięta. Ja pierdzielę, nie wiem gdzie wy się ubieracie, ale chyba w jakimś suburbanie. Ej, my wszyscy mamy te same koszule, zobaczcie. A no właśnie wyglądamy jak też mam zarobić suburbanie koszulę, byśmy się ubierać, da? A co to taki porozbierany, chłopczyku? Zostaw mnie, nie krzycz mi na ucha! Co ty taki porozbierany jest? Co jest graną? Zemdlał sobie. Debilu. Dobra, wiesz co, nie prowokuj go, on jest porobiony po imprezie. Zabił go wzrokiem. Zabił go wzrokiem, no ta. Dobra, Iwo, wracając. Odbierzecie sobie go później. No może ty lepiej. Iwo, zabieram go na Roxę. Ile gdzie? Wypiliście? Gdzie go zabierasz? Nie wiem, na jakąś Roxę. Co to? Nie wiem. No, ten tajski masaż taki u Roxany. O, ja pierdzielę, to są widzowie świry. No dobra, to niech tam się dobrze bawi na tym tajskim masażu, a my Speedy pojedziemy za interesami. Ta, dobra, dzięki chłopaki za info. Na ra. Tajski masaż. Niezła sprawa, Speedy, co pójdziemy? Antoni, zostajesz z chłopakami na tajskim masażu. Tak, zajmą się to. Zabawię, tak. Dobre. No dobra, stary, jedziemy. Antoś musi trochę wytrzeźwieć. Przy okazji, poczekaj, dzwoni do mnie Leopold. O, widzowie, już poznaję po numerze, kto dzwoni, a dzwoni Leopold, więc odbierzmy od gościa. No, Leopold, halo. No, halo, Marcin. No, właśnie, stary, miałem dzwonić i pytać się, co z naszym, wiesz, szpiegowaniem. No to zapraszam do nas do domu, ja jestem cały gotów. Jak to jest? Masz już cały sprzęt ogarnięty? Tak jest, wszystko jest. No dobra, a jakie stroje przewidujesz? Umieszczę się po prostu na czarno, tak żebyśmy byli jak najmniej widoczni. No dobra, kiedy zaczynamy całą akcję? No myślę, że tak pod wieczór, nie? No dobra, ja mam ze sobą Speedy'ego, Speedy też z nami pojedzie, pojedziemy we trzech w takim razie. No dobra. No dobra, to stary, ja już jadę po Tadę i widzimy się. No do zobaczenia. No widzowie, będziemy śledzić teraz tą Michaela DeSante, żeby zobaczyć, czy gość przypadkiem nie planuje albo kropnąć mnie, albo Franklina. Bo jak będzie próbował kropnąć mnie, to tam, wiecie, no lipa, ale jak Franklina, to mniejsza lipa, bo jak wiadomo, Marcin skupia się na swoim życiu, no i też musimy sprawdzić go, czy on serio jest taki stuknięty, jak go opisują, no. Wiecie, ostatnio jak z nim gadał Franklin, no to gość naprawdę miał nierówno pod kopułą. Speedy, jedziemy na akcję śledzenia to Michaela. Umiesz, zachowywać się cicho, być jak miejski dżungla? Ta, jestem zbytny jak jaszczurka i modliszka. No i stary, super, dobra, to jedziemy na chatę. Dobra, stary, ale gdzie jest ten Leopold? Myślałem, że przygotował jakieś auto albo cokolwiek, a tu o, wilku mowa. I furaj. O, a ten skąd się tutaj wziął? Halo? Ała! Gdzie ci ty stał? Stary, potrąciłeś go. Zaczekałem, żem stał, żeś mnie walnął. Aha. No, dobra, stary, sorry. No nie widziałem cię po prostu. No jak, masz cały sprzęt? Jo. No, czyli co wchodzi w skład tego sprzętu? Mamy jedną snajperkę, żeby obserwować to daleko. Snajperkę? Skąd żeś wytrzasnął snajperkę? Stary, ja nie uważam, że do obserwowania wystarczyłaby nam sama luneta. Lornetka, no nie wiem. Luneta. Wystarczyłoby, ale przez ordy zawsze ubezpieczony. Nie znamy tego człowieka, nie wiemy co chce zrobić. Jeśli on jest taki jak słyszałem, to jest szansa nawet, że już mamy podstawiony obserwatorów, więc wolę się zabezpieczyć. Czyli myślisz, że ktoś nas może obserwować? Wszystko jest zawsze możliwe, zależy jak bardzo szedłeś mu za skórę. No dobra, stary, Czekaj. No? Nie ma za mną nikogo? Dobra. Nie, spokojnie. Ty! Ej, ktoś za tobą jest, Speedy! Nie. Patrzcie Speedy'ego co robi. Dobra widzowie, przebierzmy się w ciemne ciuchy, poczekajmy chwilę, przygotujmy się do akcji wyjazdu i pośledźmy to Michaela trochę, zobaczmy co ten gość knuje. Dobra widzowie, musicie to obczaić jak my wyglądamy, bo to jest magia. Patrzcie na Speedy'ego, tak wygląda miejski ninja Speedy. Tak wygląda widzowie ja i takie coś mamy ze sobą w arsenale. Widzieliście to kiedyś w tej serii, to jest nowość. To jest pierwszy raz, kiedy ta broń występuje, to jest snajperka. Nie wiem skąd Leopold to załatwił, ale bierzemy to na akcję. Stary, jesteś mega, ta broń jest zarąbista. Gdy nie umiem z tego strzelać, więc w razie czego może być problem, Leopold. No to jest proste, trzeba nacelować i strzelić dokładnie. Tak? A jak? Mniej więcej tak? Dobra, przestań. Dokładnie tak. Ty śmieszny, stary, nie? Dobra, sorry, Speedy, sorry. Dobra, a
To jest ciężarówka, po co? Nie wiem, musimy tym przejechać, żeby nie było widoczne. To mamy typową ciężarówkę, do której się nikt nie przyczepi. No tak, stary, ona totalnie wtapia się w tłum z jakimś, nie wiem, chyba twoim starym na okleinie, który trzyma siekierę i beczkę halnego. A, bo jego stary jest drwalem, może i co? No dobra, sorry. Widzowie, ale Marcin tu pojechał. Ale dobra, wsiadamy do tej kurcze ciężarówki i lecimy. Dobra, chłopaki, jedziemy z tematem, wiecie co, nie ma czasu czekać. Masz jakiś komputer albo nadaj? Gdzie możemy szukać tego gościa? Albo domysły. No, co jest, Speedy? Bo zostawiłeś sobie furę, wyjazd, nie? Ja to przeparkuję. O, dobra, dobra, jakbyś dał radę, ty, Speedy. Gdzie byłeś u niego ostatnio, Marcinek? No w jakimś domu, w jakiejś willi. Możemy tam sobie też podjechać. Na Rockfordzie? No to właśnie tam pokazuje mi nadajnik ten prawdopodobnie. Masz nadajnik, stary, czy jak ty to zrobiłeś? Ma swój telefon przy sobie. Aha. Widzowie, Leopold ogarniat bazy, no dobra. Speedy jest już na pace, więc zaczynamy naszą trasę na Rockford Plaza. To się nie nazywa Rockford Plaza, ale no jedziemy na Rockford, na chatę Michaela. Zobaczymy, co tam jest. Wyglądamy jak Scooby-Doo dosłownie, naprawdę. Mamy Scoobiego na pace, obok mnie siedzi Velma. Dobra, widzowie, jedziemy gościa, kurczę, zobaczyć i przystalkować trochę. Ej, dobra, Leopold, Speedy, jesteśmy już niedaleko, tak żeby wam dać rekonesans. Widzicie tą chatę teraz po lewo, z żywopłotem? Tam dalej, po drugiej stronie ulicy? Tak. To jest jego chata, może wyjdziemy na jakiś dach, cholera. Może ten tutaj obok nas od razu. Ty, no w sumie ta, poczekaj. Ktoś jest w domu, ale dobra, mam pomysł. Nie skapną się na 100%. Dawaj, wysiądziemy i wejdziemy na dach. O, widzowie, ale Marcin to wykminił. Kurczę, ej, mamy widok na cokolwiek? Widzowie, mamy chyba widok na kort tenisowy. Ej, chłopaki, mam widok na kort tenisowy. Leopold, podaj mi lornetkę. Ej, łatwiej by było wejść tutaj na dach, nie? Na ten budynek. Na tamten? No. No ej, dobra, to chodźcie, dawajcie. Ej, widzowie, dobra, Speedy ma dobry plan, lecimy tam. Ej, Speedy, powiem ci tak, to jest zarąbista miejscowa. Czekajcie, Leo, podaj mi lornetkę. Ej, stary, dzięki. Jo, widzowie, patrzcie, to Marcin ogarnia sobie lorneteczkę i zobaczymy, co tu jest grane w tym jego domu. Tak, pamiętacie to miejsce? Tutaj żeśmy chyba rozmawiali. Gdzieś tu jest jeszcze basen. Okej, światło się pali, więc zarąbiście goś jest w domu na pewno. Ale, kurczę, nie widzę jego aktywności. Może będziemy musieli pewnie sprawdzić też taras, ale nie ma go... I co? O! Widzowie, jest! Jest! Ej, stary! Stary! Widzę go! Cholera, widzę go! Chodzi w jakimś worku na śmieci z klamą. Ej, on idzie chyba naprzód! Dobra, chłopaki, zmieniamy teren. Dawajcie, bierzemy ciężarówkę i jedziemy naprzód. Widzowie, musimy obserwować jego parking, więc zmieniamy, kurczę, tą miejscówę, przeparkowujemy naszą furę i ustawiamy się na kolejny dach. Co jest grane? Czemu ten gość trzyma klamkę w łapie? Dawajcie, chłopaki, zmiana miejscówy. Zmiana planu taktyczna. A, widzicie tą budowę? Chyba będziemy w porę. Ja pierdzielę, rozdupcam ci twoją furę. Sorry, Leo, ale potrzebujemy wejść tu do góry. Dobra, a tu są schody. A, dobra. Oj, tu będzie Speedy zarąbisty widok, dawaj. Patrzcie, widzowie, jaką miejscówę w ogóle ogarniamy, ale dobra, wyciągam znowu lornetkę. Mamy w ogóle widok na cały jego taras, a dokładnie na parking. Dobra, chłopaki, wyciągnąłem lornetkę. Dobra, i co? Ty, ej. Oj, stary, on ubrał jakieś wcianko na sobie, wsiada do auta. Wsiadł chyba z bronią. Nie widziałem dokładnie. Poczekaj. Dobra, jedźmy za nim może. Ej, stary, on jedzie jakimś gruchotem. Ty, co jest grane? Jest cały za... Ej. On chyba jedzie kogoś... O, cholera. Dobra, wsiadamy w furę. Musimy mu przeszkodzić. Dawajcie. Chłopaki, jeżeli on coś komuś zrobi, będzie naprawdę przerąbane. Cholera, musimy się śpieszyć. Widzowie, widzieliście? Tam był kawałek lufy. Najprawdopodobniej gość jedzie zrobić komuś krzywdę, więc musimy to po prostu jakimś cudem zatrzymać. Widzowie, spróbujmy go nadgonić po pierwsze, bo jesteśmy w tyle. Chłopaki, jak byście pojechał w lewo i potem co dalej? Tu jedź uliczko i w lewo. No w lewo, okej, jestem. Bo on jechał w górę. Ta. Gdzie mógł pojechać teraz? W prawo, w lewo? Cholera, daj, w prawo jedziemy, prawo. Dobra. O, mamy go, patrz. On? Ta. Okej, trzymajmy w miarę odległość. Ale gdzie on jedzie, cholera? Ty, ej, rozpędził się. Dobra, widzowie, musimy jakoś zatrzymać to Michaela, żeby on nie spowodował jakiegoś wypadku albo czegoś, nie wiem. Nie zastrzelił nikogo, bo jedzie tam z... Widzowie, odnosi wypadku, cebula ma nocną zmianę, dzwonimy do niego. Cholera, musi się wdupcyć w tirem w niego. Ej, cebula, jesteś na nocnej zmianie, co nie? Pewnie. I jesteś obok komendy Vinewood? No, stoi na skrzyżowaniu przy nim. Słuchaj, zrób tak, zaraz przejedzie tam taki Emperor z czarnymi szybami. Zrób tak, żeby wjechał w twoją ciężarówkę, oddam ci wszystkie pieniądze. Dobra. Nie pytaj o szczegóły, gość jest uzbrojony, spokojnie, tobie nic nie powinien zrobić, okej? Dobra. Tak, chyba widzę twoją ciężarówkę, stary. On, stary, się naprawdę dziwnie rozpędza, więc dawaj wyjeżdżaj już. Ja pierdzielę, co jest? Tak, proszę,
Tak, mamy to wypadek. Dobra, dobra, cebula, dzięki wielkie. Dzięki wielkie, spierdzielaj stamtąd. Uciekamy. Zatrzymaliśmy go, uciekamy. Dobra, cholera, to go powinno zatrzymać. Dobra, patrz, nie rusza się. Stoi na skrzyżowaniu, chyba podziałało na niego, co? Ja nie wiem, czy on to przeżył w ogóle. Stary, nie, no musiał to przeżyć, na spokojnie, okej? Okay? Patrz, podjeżdżają jakieś auta do niego. Dobra, mamy sprawę załatwioną z głowy. Gość jest, wiesz, bum bum na jeden dzień. Bez zabijania go. Jak będzie trzeba, skontaktuję się z Frankiem i ogarnę co i jak, dobra? Dobra widzowie, ale po tej akcji pojadę jeszcze spotkać się z Franklinem. Wyrzuciłem ziomali. Dobra, sprawdźmy gdzie on jest. O, to on? Ej, to ty? Tak, skakuj. Ty co jest grany? O, jest misja. Kojarzysz tego Michaela DeSanta, nie? Ta, no właśnie chciałem ci coś powiedzieć o nim. No, co? No, to leży najprawdopodobniej w szpitalu. Co? No wy... Co to? Stary, opowiem ci to pokrótce, okej? Okay? Tak. Obserwowałem gościa z moim ziomkiem, z moimi dwoma ziomkami przez lornetkę. Wpierw zobaczyłem, jak bierze pistolet, zakłada coś na mortę, potem się ubrał w cały czarny strój, wziął jakiegoś kałasznikowa, no i gdzieś chciał pojechać. No i nagle patrzę, gdzie jedzie i jechał w stronę twojego salonu. Przy okazji... Dawaj tu w prawo, no. W prawo. Szwagier mojego ziomka, Cebula, Tracker, zajechał mu drogę, no i tak wyszło, że właśnie był karambol z tirem. Dobra, stary, będziemy krok do przodu, czyli co, ja rozumiem, że jest w szpitalu, ale wyjdzie z tego. No wiesz, no to nie była jakaś mega kraksa, to było bardziej takie struczenie, no. Pewnie będzie poobijany co najwyżej. Słuchaj, trzeba zakraść się do chaty i mam taki nadajnik, mam super hakera, który... No lokalizację w ogóle, wiesz, chcesz, to ci mogę udostępnić też jego lokalizację, tylko ja chcę być po prostu bezpieczny. W momencie, w którym zbliży się nam do mnie na kilometr, to telefon mi będzie wibrował, nie? Ty, no ale skąd ty masz taki bajer? No słuchaj, ja mam dużo bajerów właśnie, znam super gościa, nie? Tylko trzeba to podłożyć, ja mam, to jest taka pluskwa mała, nie? Więc nie wiem, jak to zrobimy i... Ty przejąłeś tą chatę jego tutaj? No wiesz co, tyle co z lornetki, stary. Podjazd, tam trzymał Emperora, ja nie wiem, czy mu go scholowali jeszcze. Czekaj, przejdź dalej. Tam stoi ktoś. Ty, no jest gość. Ich nie było wcześniej. U gości, jedź wyżej. Dobra. Gazeci, na którym dachu obserwowaliśmy teren? Tak. Dobra, to musimy zawrotkę machnąć. Najlepszy widok, stary, na wyjazd. Ale, aha, to trzeba daleko jechać jakoś? Nie, to jest ten dom, a dokładnie budowa obok. Okej. A tak na marginesie, co ty robisz w tym ubraniu? Na marginesie się nie interesuj. Okej, okay. W sumie mógłbyś mnie o to samo zapytać, no ale dobra. No właśnie chciałem to zrobić z tym. Tutaj? No możemy tutaj, możemy tam. Pa, jest jakaś fura. No to chyba jakiś zwykły człowiek jedzie. Dobra, zostaw tu. Zostawimy tu furę, no. Co, jakby cię złapali, no to... przypał. No stary, no właśnie tak. Ej, a co ty planujesz dokładnie zrobić? Chcę mu włożyć pluskwę, no nie wiem, nikt nie chce nikogo tam zabijać, nie wiem, czy on sobie jakąś ochronę wykupi czy coś. Nie mógłbyś odwrócić uwagę tych gości? Ty... dostawca pizzy albo coś. Ej, no w sumie to ten. Powinienem coś tutaj mieć na pacy. Ściągnij taką kominiarkę, wiesz. Dobra. Zapukaj normalnie, a ja wtedy szybko podłożę i spadamy, nie? Dobra. Z adresem. Dobra, widzowie, pamiętacie ten strój, kurczę, wyglądam jak kelner. Co możemy? Może będziemy jakimś, nie wiem, listonoszem nocnym, okej? Okay? W sumie to jedyny strój, jaki znalazłem na tej pacy, jakby wybaczcie mi. Spróbujmy podejść tutaj bardziej pod chatę. Spróbujemy się tutaj zakraść od furtki. Ale w ogóle akcja, czemu ja chłopaków wysadziłem? Halo, przepraszam, kurier! Halo! Panowie, do właściciela domu jakaś przesyłka przyszła. Kim pan jest? No jak to kim? No, z kina. Z Alei Gwiazd przyszedłem wręczyć nagrodę. Jaka nagroda? Co to za przesyłka? Od kogo? No, przesyłka jest od... z kina. Kina z Alei Gwiazd, tak. Dla pana chwileczkę, otworzę telefon. Michael DeSanta, tak, za postać trzecią planową. Coś mi się nie wydaje. Jak to się panu nie wydaje? No na 100%, normalnie dostałem tutaj zlecenie. Od kogo zlecenie? No z Alei Gwiazd, z kina, od Antonego Debrosa, mojego szefa. Co tutaj masz w tej torebce? Jak to co mam w torebce? Ruszaj tego, nie ruszaj! Bierzemy go! O cholera, widzowie, broń moją odkryli! Idziesz z nami, raz. Nie, porobała słowo. Idziesz do szefa. Spokojnie, jakiego szefa? Idziemy. Spokojnie, chłopaki. Nie, to musi być jakieś porozumienie. Do salonu. Jak do salonu? Panowie, ja tylko przesyłkę chciałem wam zanieść. Nie ma przesyłki, po co ci broń? No jak to broń? No żyjemy w Ameryce, okej? Okay? Popieprzony kraj. W jakim celu tu przyjechałeś? Przysłać przesyłkę, okej? Okay? Po co ci broń do strzały przesyłki? Tam się zaczynają jakieś, panowie, może to sprawdźcie. Stoisz tu. Okej, okay, dobra. Tu. Dobra. Obizowie, kurczę, niech on idzie ode mnie, żeby mógł uciec. Okej, okay, poszedł ode mnie, poszedł. Dobra, próbujmy jakoś się przemieścić. Cholera, patrzcie co tu się dzieje. Ja pierdzielę, Franklin nas sprzedał. O kurczę, wraca tu. Cholera. Gdzie jesteś? No tutaj jestem, no tam gdzie mnie zostawiłeś. Wracaj na kanapę, raz. No ale no panowie, to musi być jakaś pomyłka. Siadaj na kanapę i ręce do przodu. Dobra, no ale... Wiązuję ci ręce, poczekasz na szefa, pogadasz sobie z nim. Jak na szefa? Poczekasz sobie grzecznie. Co oni, widzowie, gadają? A co z Franklinem? Czemu mi nie pomoże? Widzowie,
Zostawił mnie tutaj. Tam strzały jakieś są. I nie, panowie, tam jakaś afera się dzieje na zewnątrz. Może byście sprawdzili, co? Pilnuj go. Cholera, pilnuje mnie jeden, ale mamy przerąbane. Ej, kolego, to jakieś nieporozumienie. Może mnie wypuścisz stąd, co? Halo, ty, łysy. Coś mam rozmowy nie jest tych. Dobra, to posiedzę tutaj chociaż. Na jakiego szefa czekamy? Michael, tak? Dojście. Michael, no to mam przesrane. Co jest z Franklinem? Halo! Zostawił mnie tu samego.